tak się stało, że ojciec też do szkoły morskiej przyjechał na kursy letnie, bo tam sprowadzano najlepszych filozofów, najlepszych polonistów. Zawsze byli bardzo, bardzo dobrze obsadzone te kursy wykładowcami takimi, co potrafili interesująco wciągnąć szerokie grono takich różnych ludzi przecież, z różnych zawodów, z różnych miejsc. I tam ojciec zobaczył matkę i strzała Amora, zdaje się, go ugodziła tak już. Który to był rok? Który to był rok? 33. Aha. 1933. I to się działo, zdaje się, no, w czasie wakacji, czyli w sierpniu pewno. I z wzajemnością. No ale kurs się skończył, rozjechali się w swoje strony i wtedy tak piękny list, listy miłosne pisał on, a na końcu się przyznał, że właściwie to pierwszy raz pisze listy. Zawsze miałem sekretarza, który za mnie pisał, a do tych listów nie mogłem go dopuścić w ogóle. No i stąd takie piękne listy miłosne, nad którym najbardziej moja kilkunastoletnia w swoim czasie córka uwielbia, zachwycała się, chciała nawet kopiować, tylko mówi, no nie mam do kogo takich wysyłać, ale była dziewczynką jeszcze kilkunastoletnią. Także to wszystko w wędrówkę potem wojenną, gdy mama zabierała rzeczy, które dla niej były najważniejsze, to te listy ojca z tego przedślubnego jeszcze czasu też zabrała. Mhm. I ten Strzelca, czasopisma takie, co gdzie było dla ojca ważne. No i w ten sposób w wielkim natężeniu tego wrażenia, jakie na sobie zrobili, ojciec postanowił przyjechać do mamy, do rodziców, a dziadkowie moi mieli taki mająteczek w Tuszynku pod Łodzią. Jest Tuszyn i Tuszynek. Tuszynek Majoracki nazywał się, bo jakaś tam odmiana. I tam dziadek gospodarował. No i przyjechał ojciec oświadczyć się, zabrał mamę na zjazd do Krakowa, bo akurat był wielkie święto jazdy polskiej, na równą rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. Mhm. Także wszyscy właśnie tam ułani, wszystkie pułki, które już tam się stawiały. No i stąd tak właśnie mój ojciec mamę tam zawiózł. No i w kościele Piotra i Pawła, tym krakowskim kościele, co ma tych apostołów na murze, takich bardzo piękny kościół, usytuowanych tam, w tym kościele odbył się ślub, no i wszyscy ułani byli obecni prawdopodobnie. Bo tego już nie wiem.